Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś batoniki Fantasia. Pojawił się kolejny produkt z serii Fantasia i tym razem nie jest to jogurt, tym razem są to batoniki, występują w dwóch smakach, z nadzieniem karmelowym i z nadzieniem wiśniowym. Jestem bardzo ciekawy, co to z tego wyjdzie, ale podejrzewam, że to będzie coś podobnego do mlecznej kanapki, która już od wielu lat jest sprzedawana. Zresztą można tak sądzić, bo na spodzie tutaj na opakowaniu pokazane jest, że chyba jest jakiś taki biszkopt, w środku jest masa mleczna, która ma udawać jogurt i jeszcze w środku jest taki jakby żel czy galaretka, która ma udawać ten żel, który jest w tym małym kubeczku Fantasia, czyli taki jogurt w formie batonika. Co z tego wyjdzie, zaraz się okaże. Na początek pierwszy ze smaków, czyli Fantasia z nadzieniem karmelowym. Pachnie bardzo podobnie do mlecznej kanapki. Zresztą to też można znaleźć w lodówce. W tym samym miejscu leży dokładnie co mleczna kanapka. Wygląda to tak, taki półkolisty batonik, trochę mniejszy od mlecznej kanapki, wydaje mi się. Pachnie bardzo podobnie, wygląda bardzo podobnie. Jaki będzie smak? No cóż, na spodzie jest chyba jakiś taki biszkopt, ale bardzo cienki. Jednak dominuje ta masa śmietankowa czy mleczna, która nawet nie jest taka słodka. To trochę przypomina tasie mleczko może. Próbuję się doszukać smaku tego karmelu, ale przyznam, że jest to ciężkie. Jest jakiś taki posmak, ale trzeba się doszukać tego karmelu. Przy pierwszym ugryzieniu nie poczułem w ogóle. Teraz lekko czuję ten karmel. No cóż, ta czekolada i ten wafelek, czy jakby to nazwać, ciastko na spodzie, jest dość słodkie. Ten krem mleczny praktycznie w ogóle nie jest słodki, karmel też nie jest taki stosunkowo nawet słodki, więc całość się jakoś dopełnia, że nie jest to tak przeraźliwie słodkie, że da się to zjeść, ale czy to jest dobre połączenie, no to nie wiem. Pasowałoby, żeby ten nadzienie, ta galaretka, czy jak to nazwać, żeby było bardziej wyrazistsze, a ten karmel jakoś z tą czekoladą i z tym mlekiem gdzieś całkiem znikł. Trzeba się tego smaku doszukiwać. Na pierwszy plan wybija się czekolada, na drugi plan wybija się mleko, a tego nadzienia raczej trzeba się doszukiwać. Jeżeli chodzi o skład pierwszego batonika, to na początek tłuszcze roślinne, palmowy, z ziaren palmowych i kokosowy. Później jest cukier, mleko 21%, karmelizowany cukier 6,4%, mąka pszenna, kakao obniżonej zawartości tłuszczu 5,3%, jaja, dekstroza, białka mleka, śmietanka w proszku, syrop glukozowo-fruktozowy, mleko pełne w proszku 1,4%, serwatka w proszku z mleka, skrobia ziemniaczana, laktoza z mleka, emulgatory, mono- i diglicerydy kwasów tłuszczowych, czyli E471. Stosuje się go w produktach spożywczych, w których dochodzi do rozdzielenia fazy wodnej i fazy tłuszczowej, na przykład w margarynie czy w maśle orzechowym. A ten batonik też, przecież tu jest mleko, więc też mogłoby się to rozwarstwić. Gdy jest na przykład dodany do lodów, to masa jest bardziej napowietrzona, piana jest bardziej stabilna, a ciasta zyskują większą objętość i gładszą konsystencję. Poza tym są jeszcze lecytyny, zapewne lecytyna sojowa, czyli E322, czyli substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utleniania, takim jak jełczenie tłuszczu czy zmiana barwy. Są jeszcze aromaty, syrop glukozowy, pasta z orzechów laskowych, oj to jest zdziwienie duże, jakie orzechy laskowe, gdzie one są, gdzie są w ogóle wyczuwalne. Substancje spulchniające, difosforany, czyli E450 i węglany sodu, czyli E500, to jest po prostu soda oczyszczona. Jest jeszcze sól, maltodekstryna z tapioki. Maltodekstryna wykorzystywana jest głównie przy produkcji artykułów spożywczych typu light, żeby właśnie pełnić rolę zamiennika tłuszczu, więc pewnie tutaj tłuszczu może nie jest aż tak dużo. Poza tym jeszcze raz jest mleko tłuszczone w proszku 0,05%, stabilizator guma ksanatowa, czyli E415, używany jest jako czynnik spajający wodę z tłuszczami, chroni przed rozwarstwieniem substancji, dodawany jest właśnie jako stabilizator, często stabilizuje sosy, dressingi i różne kremy, no a tutaj jest właśnie ta taka mleczna pianka. Jeżeli chodzi o wartości odżywcze, 100 gramów produktu, czyli trzeba by było zjeść no prawie 5, no bo 1,27 gramów. W 100 gramach wartość odżywcza 500 kalorii, tłuszcz 32,3 grama, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 21,5 grama. Naglowodany 46,9, w tym cukry 39,9.
czyli dość sporo tego cukru, może nie jest połowa, no ale blisko do połowy, więc też to jest dość sporo cukru, ale rzeczywiście ten batonik jest dość słodki, więc to się potwierdza. Białko 4,5 g i sól 0,24 g. To by był pierwszy ze smaków, nie wypadł aż tak strasznie źle, wydawało mi się, że będzie to dużo gorzej smakować. Brakuje jedynie tego jakiegoś wyrazistszego nadzienia, a reszta to w sumie mogłaby zostać, mogłaby czekolada być albo ciasteczko, to na spodzie troszkę mniej słodkie. Ciekawe jak będzie z drugim smakiem, bo drugi smak to Fantasia z nadzieniem wiśniowym. No cóż, ile razy jest dodana wiśnia, ona zazwyczaj jest sztuczna, ale jest zazwyczaj wyrazista też. Czy tym razem tak samo będzie? No to się zaraz okaże. Wygląd jest taki sam. Zapach. Minimalnie czuć te wiśnie. Minimalnie, ale to naprawdę minimalnie. No cóż, na początek smak jest podobny, ale tu się trzeba wgryźć w to, żeby znaleźć to, co w środku jest w tym nadzieniu. Smakuje to wiśnią, ale po raz kolejny bardzo trzeba się doszukać tego smaku. Jednak na pierwszy plan jest czekolada, później jest to mleko, bo przecież jest go dość sporo tutaj. Przecież głównie jak się popatrzy, to widać mleko, bo ta warstwa czekoladowa jest dość cienka. A tej wiśni trzeba się doszukać, ale smakuje to wiśnią, więc nie będę się już czepiał, że w ogóle tu nie ma smaku wiśniowego. Ale trzeba sobie go poszukać. Lepiej może by było, gdyby ta galaretka była, nie wiem, grubsza, czy na całej powierzchni, a nie tylko tak w środku jest tylko taka kropka z tej wiśni. To chyba trochę za mało. No ale chciano odwzorować jak najbardziej jogurt Fantasia, a przecież tam głównie jest ten jogurt kremowy w tym większym kubeczku, a tylko w tym małym jest to nadzienie, które się tam dolewa później. Więc ten batonik w sumie odzwierciedla ten jogurt, który znamy przecież od wielu lat. Jeżeli chodzi o skład drugiego batonika, to jest on bardzo podobny. Na początek tłuszcze roślinne, palmowy z ziaren palmowych i kokosowy, cukier, mleko 21%, nadzienie wiśniowe, na które składa się syrop glukozowo-fruktozowy, wiśnia 35%, cukier, substancja zawieszczająca pektyny, regulator kwasowości, kwas cytrynowy i aromaty. Później jest jeszcze mąka pszenna, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 5,2%, jaja, dekstroza, białka mleka, mleko pełne w proszku 1,2%, serwatka w proszku z mleka, skrobia ziemniaczana, syrop glukozowo-fruktozowy, laktoza z mleka, emulgatory, mono i digliceryty kwasów tłuszczowych, czyli po raz kolejny E471. Są jeszcze lecytyny, czyli E322, aromaty, substancje spulchniające, difosforany, czyli E450, węglany sodu, czyli E500, sól i stabilizator, guma ksanatowa, czyli E415. Czyli skład jest praktycznie taki sam, tylko zamiast cukru karmelizowanego dodano tutaj nadzienie wiśniowe, które jest trochę przekombinowane, bo niby są wiśnie, ale są dwukrotnie posłodzone syropem glukozowo-fruktozowym, cukrem jest. Są jeszcze substancje zamieszczające i jeszcze kwas cytrynowy dla podkreślenia kwaśności, ale na nic się to nie zdało, bo tych wiśni trzeba tutaj poszukać, żeby w ogóle je wyczuć. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, czyli po raz kolejny prawie 4 trzeba było zjeść, bo 1 to 27 gramów. W 100 gramach wartość energetyczna 508 kalorii, tłuszcz 34,5 grama, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 22,8, węglowodany 43,6, w tym cukry 37,2, czyli troszkę minimalnie mniej słodszy. Ale nie wiem, nie widzę tutaj wielkiej różnicy, 2 gramy cukru jednak nie robią aż takiej dużej różnicy. Białko 4,7 g i sól 0,25 g. Jeżeli chodzi o cenę tych batoników, każdy z tych batoników w sieci Kaufland kosztował złoty 99. Nie wiem, czy to jest wygórowana cena, czy nie, bowiem przecież te wszystkie mleczne kanapki, Kinder Choco Fresh i tak dalej, te wszystkie, Kinder Delice, przecież tego jest bardzo dużo, z różnych firm są produkowane te takie właśnie mleczne batoniki, które leżą w lodówce, one takie muszą być schłodzone. One mniej więcej też tyle kosztują i zazwyczaj są takie małe, choć te wydaje mi się, że są najmniejsze z tych wszystkich, ale może się mylę. Tak po prostu robią takie wrażenie, że ten batonik po wyjęciu naprawdę jest dość mały, więc nie wiem, czy te złoty 99 to jest aż taka wygórowana cena, czy też nie. Jeżeli chodzi o smak, no to tak, na pewno jest tu wyczuwalne mleko, na pewno jest tu wyczuwalne kakao i ta czekolada, która jest na wierzchu.
co do nadzienia, trzeba go poszukać i próbowałem znaleźć. Dopiero po trzeciej próbie znalazłem smak, który jest tutaj napisany, czyli karmelowy i wiśniowy, a wydawało mi się, że jednak to będzie bardziej wyraziste, no bo jednak, gdy do jogurtu dodaje się z tego małego kubeczka ten żel, czy tam jakieś właśnie chrupki, czy zależy co tam jest dodane, to jednak po zamieszaniu ten smak jest dość intensywny. No a tutaj trzeba to poszukać, ale pewnie producent chciał zrobić to tak, że głównie jest to mleczna kanapka, a żeby to się wyróżniało czymś, bo zazwyczaj te kanapki przekładane są chyba kremem kakaowym, tutaj próbowano się wyróżnić, czyli sprzedać dobrze już znany produkt pod jakąś nową formą. Tym razem nie jest to taki do końca prostokąt, tylko takie półkole. I właśnie pokombinować z tym nadzieniem, nie zrobić nadzienie jakieś kakaowe czy śmietankowe, tylko zdecydowano się zrobić nadzienie tutaj w tym przypadku karmelowe i wiśniowe. Chyba wcześniej w tych kanapkach takie nadzienia nie występowały, więc producent robił co mógł, żeby to wyróżnić. No a wyszło tak sobie, ten smak tego nadzienia jednak nie jest aż taki intensywny, choć wyczuwalny, no ale chyba o to chodziło. Są to kanapki mleczne i rzeczywiście mlekiem smakują. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko, kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!